Tak więc. Dobra, chodźmy. Chodźmy na. Podjedźmy sobie na górę. Podjedźmy sobie na górę, to zobaczymy, jak wygląda nasze, ten, nasze miasto. Clan Health Regeneration. Siema, Goniu. Kurde, byłem na polowaniu na Pokémony. Co teraz grasz? Mogę no mówić, i co? Co upolowałeś? Tary nic właśnie, to jest weź. W sensie ty, jak takie podstawowe, wiesz, gówniaki. Ja myślałem, że Hitmonlee i Hitmonchana stary złoty. Ty, ja się z jajek hoduję. Tak? Tych na co ja trzeba 10 km przejść, żeby wykluć. Mam dwa jajka, to jest... Ale masz te takie małe. Tak? Tak, na 2 km pewnie. Na 5. No, a na 10 trzeba, żeby Hitmonlee i Hitmonchana. Kurde, a skąd mam takie jaja dostać? Nie wiem, może na wyższych levelach ale się dostaje. Ja wszedłem, kurde, obszedłem chyba z 20 tych kurde stopów i spotkałem po drodze 4 Pokemony. Ja nie wiem w ogóle, co znaczą te znaczki na dole. W sensie. Ty nic nie rozumiesz, ja ci to wytłumaczę kiedyś. Kiedyś. Teraz. Nie, bo czekaj, bo teraz miasto potrzebuje, pokazuje w drakonie. O nie, patrzcie. Ty grasz tą grę. Tu są miasta, tu są nasze mury ciągle rozwalone. Dobra. Tu jest bank, tu jest Binstone, tutaj się odradzamy. Ktoś tam siedzi, nie wiem kto to. Walnę w niego z czara, czekajcie. To mi napisze, nie wiem kto to jest. Tu mamy General Store już wybudowany, tu można kupować składniki, a tu patrzcie, Clan Keep. Widzieliście? Clan Keep. To nam daje dodatkowe sloty w mieście, żeby się bindować dla reszty gildii. No i co? Aha, i tu mamy jeszcze sprzedawcę arkanistę, co sprzedaje regi wybudowanego i tam jest ten warsztat Majsterkowicza. I to właściwie tyle. A, no i wiadomo, kopalnie tu quarry. Jest na dole quarry. Yeah. Pokażę wam, jak wygląda Clan Keep. Jakieś zioła w środku. Taka tabuła, tylko ja się nie mieszczę, patrzcie. O, nie umiem przejść, muszę na kucaka chodzić. Bo to jest takiej rasy niskiej. Więc ciężko ten, ciężko im, no ciężko się zmieścić tutaj w przejściach. A tyle, jakieś łóżko, stół. Ja nie mam większego znaczenia, co jest w środku, bo to jakby... Znaczy czasem się walczy w tak, do takiego kipa, na przykład można wciągnąć kogoś, tak? Można tu uciec, uciekacie, mówicie ojoj, ale uciekam, a i nagle mówicie żartowałem, bijecie i ten kolej zanim zdąży stąd wybiec, to już go zabijacie. Porobiony. Tak, wczoraj się odbyło spotkanie i mówię, kolejne osoby do klanu przyjęliśmy. Ja też mogę do klanu? Ty nie możesz, bo ty nie grasz w grę. Chciałem powiedzieć, że nie chciałbym, ale mnie zrobiłeś. No nie jest zaludniona gra, bo nie ma nikogo w mieście. Ktoś, jedna osoba jest od nas chyba w mieście. Ile osób to gra teraz? Masz tam jakieś statystyki? W tym momencie nie wiem, no. Kilkaset, tysiąc może na, Steamie, na całość. Strasznie duża mapa jest, wiesz. Jest na Steamie czy nie? Nie ma. U nas w klanie jest 40... No tak będzie z 35-40 osób aktywnych grających. Myślę, że z 35. A ja teraz w sensie? No nie, no nie w tym momencie. W tym momencie to ludzie są w robocie, nie no człowieku. Stary, no już nie ci wiem. Mówię. Już ci mówię. Clans. Roster. Sprawdzę, ile jest osób. Ktoś mi macha. Teraz online jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Do marca. Dziesięć. Na 2, na 3, na 4, na 5, na 16 osób z naszego klanu i patrzę, czy nie ma tych. Możemy na rzecz cały serwer zająć. Chyba 16, bez jakichś altów specjalnie. Nie, nie, bo są większe klany. Czemu dungeonów nie robicie? Ja nie robię, bo ja nie mam czasu pograć, nawet nie mam czasu pójść do dungeonu. Ja na razie ścinam... A to ścinam... teraz co robisz? Ścinam drewno. Na ten, na budowę miasta ciągle i sobie mi siła rośnie i witalność i jestem najpotężniejszy. Jak w Mortalu. Postać tak.
Już mam 364 życia. Najwięcej to chyba mi się w klanie. W Mortalu to mi się najbardziej podobało, że zawsze jak były nuby, to ich się wysyłało albo do tartaku, albo do kopalni, żeby sobie siłę nabijali, a potem ci oddawali wszystkie te... No u nas jest tak, że sobie wszyscy siłę nabijają i oddają na klanowe. No, tak też było. Kurde, fajny był Czekajcie, Mortal. Co ja chciałem regi dać, a to odłożyć do klanowego. Zaraz zobaczę, czy coś jest w klanowym banku. Wtedy dawało im się, stare, ciężkie zbroje i kazało skakać, bo jak się miało ciężką zbroję i się skakało, to siła mocno rosła. I chodzili tacy, zbierali drewno i skakali. Coś nakopali jakiegoś drewna, no ale mało na razie. A, to jest shield, dobra. Jakieś urzędź mecze. Konkurs. Muszę sprawdzić Freestaff. Kto najwięcej drewna wykopie, ten dostaje grę. Freestaff, koszule, spodnie. Mamy jakieś łuki, mamy jakieś maczugi. A czemu nie ma toporów podwuręcznych fajnych albo zbroi? Czajnowe na ramienniki. Słabo. A, lepsze rybsy niż nic, jak to mówią, ale mogłoby być lepiej. Dobra. No, ja normalnie tu się zaloguję. Idę zawsze sobie, najpierw mówię, skopię se quarry dla rozrywki. Co, no, co Paweł, ty powiedziałeś, że klan pedałów? Co? Nie mówiłem. No to dobrze, kurde, bo tak coś na czacie tak napisał. To byś, kurde, dostał bana. Nie umiem radców zabić. Czemu gram wilkiem? A nie wiem, bo ja zawsze grałem wilkiem. Pawełek, kurde, zawsze był w Mortalu taki jeden Ferrier Kowal, co znalazł nową recepturę i kurde, nikomu nie stary, mówił, że na przykład, o chodźcie tutaj, weźcie mi, przynieście kurde wody z drugiego końca mapy, to wam dam, a potem, a jeszcze to, no. Taki wiesz, taki kozak. To no potem więc... się go wzięło, zamknęło kurde w więzieniu i aż nie dał receptury. Koniec darmowej bety Darkfalla jest 20 któregoś. Jeśli się nie mylę, w piątek to teraz kolejny patch potem? Wchodzi. Ta, normalnie płatna gra. Ale ciekawe, że mamy health regeneration szybsze w tym w mieście. Coś jest, bonus dostaliśmy. Z abonamentem z czy pay to play? Nie, z abonamentem. Co ty byś chciał? Ty to byś chciał za darmo, nie? Grę. Mhm. Co nie tak? Jak nauczyć się grać w tę grę? No najlepiej znaleźć, mieć kontakt z kimś, kto w nią umie grać i żeby ci powiedział, nie? Na przykład w klanie są takie osoby. Patrzcie, jak ja dzielnie kopię teraz. To od razu 3. Pokażę wam, mam moje umiejętności crafterskie. Albo raczej wydobywnicze. Mam już 65% ścinania drewna i 61% kopania. Bardzo dużo to jest. Inni tyle nie mają w klanie, jest dzielnie kopię. Jestem zuchem górnikiem. Nie ma tak, że na przykład mówię, teraz fajnie sobie pogram, coś porobię, nie. Najpierw skopać kopalnię trzeba. Nie no, żartuję. Po prostu tak jak mówię, nie mam za bardzo czasu pograć, więc jak coś montuję, jakiś film i ten, to se kopię skałki. A da się bota ustawić na to kopanie? To w jednym miejscu robisz, czy w kilku musisz chodzić? Nie, jak kopiesz quarry, ja teraz quarry kopię, nie? Nie da się botów ustawiać, nie? Nie ogarniesz tak gry. Wystarczy, że ci raz przytnie i już się zgubi postać po prostu, bo ona jest 3D normalnie, wiesz. Nie ma takich, że nie wiem, że... Wiesz, nie wiem, jak w Lineage'u, że se klienta... Wiesz, taki jakby podrobiony klient... Bota robi, że ci klika przyciski jakieś, nie? Kto tam brzydko ktoś pisze na czacie? Muszę już wejść tam. O, widzę, że jakiś moderator zadziałał, mam nadzieję, perm dostał synek. No i skopałem całe quarry, to jest dobry znak, to znaczy, że ktoś już kopał przede mną. To musi być skopane, bo to quarry się co 4 godziny czy co 3 odnawia do 100% zawartości kamienia. Wyciągaj topór i na pyrkę mu dajesz. Komu na pyrkę? Nie wiem, ktoś mówi, że skopał cię. Nie, skopał ktoś kurde quarry. A. No, ale ryb nie łowiłem jeszcze w grze. Możemy rybę złowić jakąś. Chcesz, żebym rybę złowił? Tak? Ryba, no. Dawaj. To czekaj. Ale zjadłem sobie. Tu sobie do klanowego dam. To sobie tu dam. Wędkę potrzebuję. Mam wędkę.
Idę, mamy takie bajoro wokół naszego zamku. No taki lekki, nic teraz nie gram, bo tak jak mówię, grę wyłączyłem tylko na chwilę, żeby wam przypomnieć, że ona istnieje. Zresztą... Aha, nie mogę wejść na TeamSpeak'a, bo jestem zgoniem na TeamSpeak'u. No dobra, to niech już zgoniem będę. Goniu, możesz zadawać jakieś mądre pytania co do gry. No, jak stary się łowi? No, ja podchodzisz do wody i klikasz łowienie i on łowi. Powiedz mi, jak, kurde, ja nie rozumiem tych Pokemonów. Jak powiększyć czat, bo nie wiem, no tak się powiększa czat. Łapiesz za krawędź i powiększasz. O, rzecz się zrobiło. Jedzenie. Rób a częściej lejść Darkfala, no ale to byśmy musieli ten... Znaczy jedzenie ci zwiększa... Nie, głodu nie, ale jedzenie ci zwiększa regenerację staców, więc jak walczysz, to jesz jedzenie, nie? Żeby ci stamina odrastała. Widzicie, jaki mamy ten? Jakie szambo mamy wokół naszej tej siedziby? Idealne miejsce dla szczupaków. Teraz wracam. Czekaj, ty, da się w tym łowić? Chyba woda za brudna trochę. Nie, no nie mówcie mi, że się nie da. Serio? To nie taka brudna jest aż bardzo. Dobra, to nie połowimy sobie. Nie, nie było jeszcze arka, jutro jest Nvidia, może jutro na Nvidii tego arka bym jeszcze sprawdził. Czemu drużynie nie zrobiłeś na turniej streamerów w CSGO? What? Nie wiem, ja nie gram w CSGO, nawet nie wiedziałem, że jest jakiś turniej. No, wydaje mi się, że chyba z tego miasta to lejemy szambo do tej rzeki i wszelkie ryby zdechły, nie da się nic złowić tu. Takie łowienie, nie? Co to za łowienie? Siekierka mam teraz w ręce. Nie, przynęty nie trzeba mieć. Chyba, że ja ktoś coś źle widziałem, robię. Pytał o Starbounda, to Starbound będzie jak Soul będzie chciał grać, a najwcześniej 22, bo wtedy ty, wychodzi. A co to jest? Aha, ty, ale u góry będzie się dało łowić. U, tu. O nie, stary, bąka jakiegoś w Pokemonach puściłem. A nie, bo to są wodospady. Mnie. Zepsułem, stary, bąka puściłem. Jakiego bąka? Nie wiem, w Pokemonach fioletowy bąk wokół mnie lata. A nie różowy? Różowy, no. To będzie przyciągasz do siebie teraz Pokemony, będą ci do domu przychodzić. No nie, ale w sensie, że tak bardzo bliska, w sensie muszę tym chodzić tak czy siak, czy mam nie, chcę siedzieć nie, w domu i nic nie robić? Nie, do ciebie podchodzą. Aha. Tak mi się wydaje chyba, że... A nie wiem, tak mi się wydaje, bo ja siedziałem, przychodziły, ale może musisz trochę pochodzić też. Kurde, właśnie wróciłem, to nie mogę tak chodzić znowu. No i tyle, no co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? No nic wam więcej nie powiem, bo jeżeli nie ma 10% baterii zostało w telefonie. Żadnej przygody sobie nie zrobimy, chociaż wiecie co? Poszedłbym na orki tylko zerknąć. Czy jestem w stanie pokonać orki solo w gównianym sprzęcie? What the fuck, co to by, co to jest, Goniu? To ode mnie było? No coś, nie wiem, a ode mnie? No właśnie słyszałem taki dziwny dźwięk. No ode mnie chyba nie, nie? Patrzcie, mam topór. Syf. Biorę spodnie. Bluzeczka. Free stuff, co tu jest? Jakiś stafik, to tu. Jakaś tarcza, gdzie ja miałem tarczę? Pod trójką? Nie, aha, tak, tak. Pod czwórką miałem tarczę. Jakiś mieczyk zwykły. Topór i taką broń, nie? No i łuk, mimo że nie mam strzału, zaraz zbiorę. I jeszcze z klanowego banku wyciągnę puste worki. Jeden pusty worek. Idę to. Aha, i skinner.
ale skinner mam. Muszę tak zrobić i... Dobra, idziemy. Chociaż na ramiennik jeszcze bym sobie wziął do tego, do plecaka. A może jakieś fuldura? Nie. No ale w sumie taka 20, jakby miała 20 dura, to nie jest mało. Dobra, w tym pobiegniemy. Mhm. Mamy topór, mamy nożyki. Bez ja puściłem tego bąka, stary, i teraz nie mogę się zalogować, bo mi cały czas jest loading, kurde, z Gajardosem. No bo on pada, serwery padają, nie, wiesz. No i teraz stracę całego mojego bąka, tego tam było napisane, że na 30 minut tylko to mam. Tak. Jezu, to najgorzej. A ja wczoraj wieczorem odpaliłem, pojechałem, ja odpaliłem bąka i na miasto pojechałem, ubrałem rolki i straciłem półtorej godziny prawie na tym. Chciałem nagrać coś. No ale co, serwery wywaliło? To serwery wywalało non stop. A kiedy jest polska premiera, znaczy europejska premiera tego? Może wtedy zadziała. Kurde. Nie wziąłem mat z tych, dobra, walić to. Ja się zastanawiam, czy rzadsze pokemony dostaje się w miarę levelowania, czy... Ogólnie jest tak, im wyższy level, tym więcej mają CP. Te, które łapiesz, więc w ogóle nie opłaca się power-upować tych niskolevelowych pokemonów. Tak? I nie leveluj pokemonów, znaczy nie ewoluuj ich, bo za ewolucję dostajesz punkty, tak? Więc, a jest takie jajo, które ci daje dwa razy punkty. Więc jak zbierzesz dużo pokemonów, to odpalasz to jajo i wszystkie ewoluujesz wtedy swoje pokemony. A jeszcze w tym czasie na Pokestopa... A opłaca się Ołkowi oddawać te same pokemony, czy nie? On za to dostaje jeszcze punkty, które później ewolucję wydajesz. Czy się opłaca, czy czekać i je też potem ewoluować? Nie, nie, możesz je oddawać, bo to tylko kendy dostajesz, one się nie mnożą. No. Kurde, ty to strategię masz do tego, super. Wiem, wiem. Ale ja chcę wiedzieć właśnie, jak z tymi pokemonami jest. Czy ja muszę właśnie być wyższym levelem, żeby złapać super pokemony, tak, czy po prostu muszę ogólnie szukać... wydaje mi się, że rzeczywiście, że nie... Znaczy, no nie wiem, ja ciągle mam prawie te same i czasem mi się coś tam innego pojawi, nie? Ale bardzo rzadko coś... Same rataty, wiesz, takie gówniane. Ja bo telefon mam. Czy u mnie w klanie ktoś streamuje, YouTubeuje? Wiem, że Retel tam swojego czasu wrzucał filmiki, no ale na razie nie ma za bardzo co wrzucać, bo... No bo nie ma chyba jakiejś za bardzo PvP żadnego, żeby się chwalić, nie? On jakieś takie robił filmy, wycinał tam fajne akcje. No i Królik streamuje i YouTubeuje. Kurde, zrobił mnie w konia. Kto okazało się, z Playa do mnie dzwonią, okazało się, że kurde szef na mój telefon wziął jakąś firmową, wiesz, ofertę, nie? I do mnie dzwonią, że niby ja tutaj decyduję o tym, a ja nie wiem, o co chodzi. I się dziwię, czemu do mnie trzy różne telefony dzwonią. No ale wiesz, no to są takie, że chce pan ofertę 2 zł za kurde Big Maca. Nie zrobię w konia, będę musiał z nim pogadać, bo ja się dziwię, czemu do mnie ciągle dzwonią różne numery dziwne. Teraz odbieram i się okazuje, że to Play. Słabe teorki. Coś dla mnie. No nie, no Pokemon Go jest kurwa, nienawidzę go. Muszę w ogóle zacząć Reddita followować Pokemon Go. Ja już followuję Reddita Pokemon Go. Dobrze. U Ork Beastmaster, ale mnie to parował. Ja sobie nawet wrzucę go przed... Strasznie głośna ta gra. Dobra. No i tu jak zabiliśmy takie moby, to możemy sobie wziąć z nich rzeczy. Tu chowamy śmieci. Z tego co wypadło, będę musiał ciągle otwierać TT. Chociaż to są konsumable te.
Kurde, leszcze z tych orków. Ten ma chyba jest jakiś upośledzony, nawet się nie odwraca, żeby się ze mną bić. Gin, orku. Co on ma? Tarcza, łuk. Nagolenniki to mi się przydadzą, bo nie mam. Co za miecz? Jakaś rezerwówka. Strzały, strzały. Strzały sobie już tu damy. I ten. Spodnie to, to. Kasa, strzały. Skinowanie. Zabijam sobie. Znaczy skinuję, wycinam z nich jakieś materiały. O, wyleciało coś. Zeskinowałem go czy nie? Zabity? Kurde, zabity. Coś tam czaruje? Ty. Aha, dobra, myślałem, że mam bonus. Powiem wam, że te orki jeszcze 3 dni temu, czy 4, to mi się takie mocne wydawały, a teraz widzę, że to są leszczyki. Największe na świecie. Na 3 strzały padają. Dobra. Tu nic nie ma, dobra. Ale na południu były takie mocniejsze orki. To może pójdę na południe i je tam gdzieś znajdę. Czekajcie, muszę wiedzieć ile mam tego. Ile kasy już zebrałem. Muszę tu przychodzić co jakiś czas. Jakąś taką farmę, tylko że na przykład na takich orkach mi się nie opłaca farmić, ja je za szybko zabijam i bym musiał czekać na spawn i to teraz strata czasu. Tutaj nie ma Pokemonów w tej grze. Zapewniam was. Jaki królik? Ja właśnie nie wiem jaki. A nie, królik wiem jaki ma, no dzisiaj suba dał. W ogóle dzięki królik za suba. Kryoolikowy. Niech ktoś na czacie napisze królikowy. Tylko 10% częściej ją roznosi. Muszą być wbite w skórę co najmniej 12 godzin, by doszło do zakażenia. Wszystko zależy. No, no. No, no ja go raczej znalazłem po 3 godzinach. Wiecie, no jak ktoś ma pecha, to trafi na zarażonego kleszcza, który mu na ślini, nie? A jak ktoś ma szczęście, to trafi, wiecie, na zarażonego, znaczy, no, mega zarażonego, który mu nie na ślini i nic mu się nie stanie, nie? To jest jak z dziewczynami, nie? Nie gonił? No. Nie każdy, kurde, nie każde w kłucie daje boreliozę. No. Z czego się śmiesz? Jeden będzie nie chciał wiem, mieć boreliozę, jeden będzie chciał mieć i nie dostanie, a drugi nie chce mieć i zrobi sobie. No taką metaforycznie trochę mówię, nie? Goniu, bo zrozumiałeś o co chodzi, nie? No, zrozumiałem. Nie wiem czemu nie mogę odsubskrybować sobie kurde tego, Redditów. A co żeś tam dodał? Boys? Nie, no mam, wiesz, bo ja mam Air Boys czy kurde Hot Photos of Boys? Czekaj, jak to działa? Właśnie, wiesz, jak ja mam szczęście, to w ogóle. Kurde. Tak miałem szczęście. Ty, ja muszę wyprać wszystko, bo ja nie wiem skąd te kleszcze w ogóle. Ja chyba wybiorę wszystko i będę kurde się płucował. Bo przecież ja byłem na tym poligonie to 2 dni temu szukałem Pokemona. A dzisiaj kurde rano się obudziłem z kleszczem. A wczoraj go na pewno nie miałem, bo bym go poczuł. Bo on jakiś był zjadliwy, jak mi się chyba właśnie wkuwał rano czy coś, to go poczułem. Nie każdy w kłucie daje HIV właśnie. Ja miałem wczoraj 3 kleszcze i nie mam żadnej boreliozy. No widzisz, dziś nie masz, może jutro będziesz miał, kto to wie. Melodii, gdzie ja podróżuję, wiesz co, idę do tego. Idę zobaczyć te orki, które żeśmy wtedy na drodze spotkali, one takie silne się wydawały. Ja chcę zobaczyć, kto jest silny teraz. Chcę je wyjaśnić. Grey orki. No, ale to jest dziwne, wa, patrzcie. Nie, gonił. Wklęsił mi się ten kleszcz w tego. Pomiędzy palec, mały, a ten taki drugi, nie? No.
No, a przecież mógł mi pod jajca wejść. Mógł no, tak ale robić. Co? No i bym tam łowił, kurde, bym szedł do pani pielęgniarki dziś rano, bym jechał do przychodni, by mi, kurde, wiesz. Musiałbym ścigać się spod... Albo już nie mówiąc o tym, jakby mi w zadek wlazł, nie? To już w ogóle w życiu bym go nie znalazł. Bym się podrapał po dupie i tyle. Ja myślę, że by ci, kurde, kolega twój znalazł tam. No. Ten, ja bym do Warszawy przyjechał dzisiaj. Dla Gonia, bo ja wiem, że tam jest super kumplem. Przyjeżdża sobie siema, no siema, właśnie kleszcza w dupie mam. No, grubo krojony dobrze napisał, on już 17 lat żyje, jeszcze nie, ten nigdy nie umarł. No. No. Są szczęściarze na świecie, a niektórzy mają a ja kleszcze miałem, kurde, na tych, na obozach harcerskich. Ja miałem na dupie, drapiałem się i zdrapałem niechcący, lololo. No to chyba niezdrowo, bo tam się wtedy, kurde, mu ten się rozprzestrzenia pod skórą, nie? Jak się wydrapie. Co mówicie, że aha, że powinienem tego kleszcza co zachować i oni zbadają, co on przenosił. Wiecie co, no nikt tak nie pisze, żeby kleszcza przechować i sprawdzić, co on przenosił, no. Wydaje tak mi się, jak że z wężem, tak jak wydaje mi się, że nawet jak będą wiedzieć, że on coś przenosi, tak, no powiedzmy boreli, będą wiedzieć, że on jest zarażony boreliozą, to nie wiedzą, czy on mnie zaraził, a nie wiem, czy te podawanie tych antybiotyków na boreliozę takich jakichś super mocnych, czy to jest dobry pomysł, jak ktoś jest zdrowy, nie? Później by wszystkim musieli aplikować. Są orki. Pach. No czemu nie mogę Orc Mauler, Grey Orc Warrior. No i zaraz zobaczymy, czy tu dojdzie do wyjaśnienia, czy ktoś wyjaśni mnie. Chodź tu. Nikt mnie nie trafi z łuku. Kurde, ten mocny jest. O, muszę je bić nożykami. Powiem wam, nie jest dobrze. Mocny ten orki, zaraz mnie pociśnie, będę musiał zwiewać. Jeszcze go dokończę. Milo czy coś, zasubskrybował, drugi miesiąc, witam, tylko Ultima Online, no dokładnie, i Darkfall, i Ultima, blablabla. Dzięki za suba. Kurde, pokonałem tego przeciwnika, no ale te orki na przykład już są mocniejsze. To nie są takie orki z Majorki zwykłe. Ten na widzicie, jednego zabiłem, już się muszę leczyć i no i to się tak średnio już na przykład. Tutaj się nie opłaca mi trochę żyć. O, ale znalazłem część biodrowej zbroi. R30 miecz jednoręczny. Trochę strzał. Nagolenniki, tarcza. No i 120 zł. Ty no, bez jaj. Co? Nic, kurde, próbuję w tego nietoperza trafić Pokemona. Golbata, Zubata. Mały... No weź się, goń, trafić nie mogę. Jesteś leszczem. Patrzcie, idzie do mnie. Moi drodzy, Azuki, 3 miesiące suba. Łalalala. Azuki, dzięki za suba. Muszę robić uniki, bo on we mnie będzie strzał z łuku. Znaczy, będzie strzelał, strzela. Ten warrior jakiś słabszy niż ten mauler. Nie mam regów, żeby rzucić. Ale serio, są te łapki, kurde, pod tymi pokemonami. Jak są trzy, to znaczy, że coś, jak się pojawi, że ma trzy, to znaczy, że gdzieś jest w pobliżu. A dwie jest zasięg z 300 dalej, tak? metrów, a dwie to będzie może ze 100 metrów gdzieś obok ciebie. Aha, czyli to im bliżej, tak? A jedna to już będzie tak bardzo blisko. To jest, kurde, głupie, bo ja nie wiem, w którym kierunku iść. Jak chcę sobie złapać super pokemona, a no nie wiesz, w którym kierunku.
Ostatnio szefa mojej znajomej ugryzł kleszcz i lekarz się go pytał, czy ma tego kleszcza, bo ogólnie nie tylko kleszcze przynoszą boreliozę. No, nie rozumiem. Znaczy to, że akurat ta, jakby ta, tej końcówki nie rozumiem, bo ogólnie tylko kleszcze, to po co on to, to... A kto tam jest? Ty, ktoś tam jest! Ktoś tu był. Ty dostałeś właśnie stare 3 suby pod rząd. Tak, no to się zasubskrybował. I defaku. Default, default. A default też gra w Darkfalla. Zasubskrybował. Tu był jakiś gracz. A nie, on bije myszy. Dzięki za suba. Jak idziesz w dobrym kierunku, to ci coś mryga? No nie podobno, wiem, ale ja szedłem w różne kierunki i mi też mrygało. Znaczy, czy nie? Co? Takie listki, co skaczą. Znaczy, to tam może być Pokémon, ale niekoniecznie. Nie jestem, to ja nadal bąka tego puszczę, nie liczę. Bo go puściłem już. One są trochę warte, te bąki, wiesz? No wiem, na instancję go puściłem. Drugiego już nie wytrzymam, wstrzymam. Zrobić. Ciekawe jak długo komuś zajmie zebranie wszystkich tych Pokemonów. Wiesz co, no Mew i Mewtwo to raczej mnie rzucą tak po prostu. A da się pay to win jakoś to kup ten? Nie. Wygrać? Widziałem, że tam da się jakiegoś golda. Możesz expa mieć dwóch. Można jajka jakieś kupować za nie. Za jajka. Możesz inkubatory kupić, z których będziesz wykluwał te mniejsze jajka. No to trochę na pewno pomoże, nie? Bo inkubator ma się jeden, tak? Można jedno jajko na raz. Wykluwać? Tak, jedno jajko, ale później zdobywasz kolejne, nie? Uj, strzały mi się skończyły. Nie no, moim zdaniem ta gra byłaby o wiele lepsza, jakby tutaj był kombat z Pokémonów. Ale będzie kombat. Tylko nie taki, moim zdaniem właśnie powinien być taki z Pokémonów, nie? No. Wiesz jaki, no taki z Pokémonów. No właśnie z Pokémonów. No to jest. Ale tu jest taki kombat, że klikasz w Pokémona i on wtedy atakuje i możesz. Nie, sobie... jest upośledzony podobno. Możesz stary na robić lewo, uniki, na prawo, które nie działają, nie? Dobra, powiem wam tak, te orki są, to są leszcze, idziemy stąd. Tak naprawdę za mocne są dla mnie i za długo by mi zajęło bicie ich w tym sprzęcie. I to zobaczyć, czy jeszcze w lodówce mam kurde chili, bo dobry był. Oh fuck, the war between our clan and the clan late night PvP police has... O, koniec tego, koniec wojny. Peace. Yeah. Co oni tam napisali? Kurde, co tam było napisane, że co z tym klanem? They have 21 członków of... And holds 2 cities there. Score is minus 2 and the clan relation score is minus 2. No to co, kto wygrał wojnę? Nie, dobra. Wojna nam się skończyła właśnie. Idę świętować do miasta. Czy mi się naprawdę podoba ta gra, czy jest to z kimś sponsorowane? Nie no, kurde, zapłacili mi, żebym grał w grę. Że to tak się robi. Ja wtedy gram w grę i mi ona się podoba i... A jakby mi nie zapłacili, to by mi się nie podobała, nie? Prosta sprawa, kurde. To takie streamerskie sprawy są. Biegniemy do miasta dalej. Ale w ogóle tak pomyślałem, że... Gła zaszła. Te Pokémony mogą być niebezpieczne, bo żeby grać w te Pokémony, to trzeba się patrzeć ciągle w ten ekran, nie? Ha, no to ludzie wpadają na różne rzeczy. Jest, nie ma jakichś powiadomień, nie można mieć na przykład w kieszeni tego telefonu, żeby on, nie wiem... On brzęczy, jak ci Pokémon wyskoczył, tak? Bo ciebie to masz, to ci vibration zadziała, nie? Ale to tak wiesz. Trochę vibration to, kurde, to nie vibration. Pokémon Revolution Online, nie wiem co to jest Pokémon Revolution Online. Ale pewnie słaby jest. Pewnie pay to win, co? No.
Wpisuję w Google, no i co to? O Jezu. No właśnie, a za The Division mało zapłacili, to ja nie grałem. A tu na przykład, to jest taka firma, trzy osoby ją tworzą, czy ile tam. No i oni mają kasę i płacą wszystkim na świecie, nie, żeby w nią grali. Graczom dopłacają. Ile teraz? Już tam ponad już milion miliony, zarabiają już miliony, na tym, nie? Już, kurde, milion, kurde, wszystkiego. Wiesz, ten Pokémon Revolution to jest jakiś w RPG Makerze zrobiony. Tak? Aha, znaczy, no, to jest ta gra, co niby jest taki jak Pokémon Red, tylko że online, tak? No to jest online? Nie wiem, możliwe, że jest. Tak, to ja coś o tym słyszałem, rzeczywiście wygląda jak RPG Makerze. I co, to jest takie fajne? Nie wiem. Maple Story? Ty, teoretycznie to dopiero dzisiaj wyszło. Z tego co widzę, czy to Stanach jest... Chyba. Nie, no jest jakiś Pro Red Server, Pro Blue Server. A ten Revolution? Online. No. A, no to nie wiem, może, no nie wiem. A nie, to w czerwcu wyszło sobie. Ile kosztuje Darkfall? Nic nie kosztuje, bo jest na Light za darmo. Lipiec. Ugost i rzuca nim jak szatan, patrzcie jak go trzepie. Wylogowywał się chyba, bo zniknął. No i teraz patrzcie, na chwilę sobie poszedłem, 280 golda zdobyłem. Odkładam kości, to przedmioty ze skinowania, to. Proch daje do innych, to do klanowego będzie tu. Segregacja pełna. I potki jeszcze. A reszta śmiecia to może zostać u mnie w plecach, chociaż wolałbym to spalić gdzieś. Na razie dołożę ten plecak tutaj. No i tyle, wylogowujemy się. Zobaczyliście miasto, zobaczyliście orki obok. Nic więcej wam nie pokażę, bo nie ma czasu na to, bo żeby coś gdzieś iść, to trzeba się, wiecie, skupić, dwie godziny czy coś, pograć trochę, a nie tak wbić na 30 minut i wyjść, nie? Do tych Pokemonów online, to szczerze, to mi się te Pokemony Go podobają, dlatego że właśnie, kurde, trzeba chodzić i coś robić. A nie chce mi się na znudzą, komputerze. Jak pochodzić, kurde, pół dnia. No tylko że nie chce mi się na komputerze w Pokemony grać. Na komputerze to ja mam lepsze rzeczy do roboty, no. Bez jaj. Ja sobie w Pokemony właśnie drodzy, mogę pograć, jak chcę. Boreliozę to możecie mieć do końca życia, nawet się nie skapnąć, nie? To jest taka choroba beznadziejna i ona w badaniach później nie wychodzi. Są jakieś różne metody tych badań i to żadna nie jest, wiecie, taka, żadna żeby nie określić. Działa. No, tam leczą tych ludzi, później nie wiedzą, czy oni mają, czy nie mają. Dobra, czyli ja mogę mieć boreliozę.